Jak ogarniam podróżowanie komunikacją miejską w różnych miastach w całym kraju, aplikacją SkyCash. Kiedyś zrobiłem materiał o innej aplikacji, natomiast teraz wam powiem o SkyCashu, którą prawdopodobnie ci z was, którzy jeżdżą samochodami i parkują w Warszawie czy w innych dużych miastach, to znają od tej strony. Natomiast doświadczenie mnie uczy, że większość moich rówieśników nie korzysta z komunikacji miejskiej. Ostatnio zabrałem, ale to nie było tak bardzo ostatnio, zabrałem jednego z kolegów na przejazd autobusem i tramwajem, to się facet pogubił z biletami, ze wszystkim, więc pomyślałem, że być może to, co dzisiaj wam pokażę, będzie mniej potrzebne dla nastolatków czy dwudziestolatków, ale myślę, że dla 40 i 50-latków, którzy przyzwyczaili się, że jedyną formą transportu jest samochód, to może być pouczające, szczególnie, że teraz w okresie letnim, wyjazdowym, pewno zdarzy się wam być w jakimś mieście, gdzie zamiast łapać taksówkę albo jechać własnym samochodem, postanowicie wsiąść do tramwaju, czy do autobusu, czy będąc w Warszawie do metra, i trzeba to jakoś ogarnąć. No i poza tą starą, dobrą metodą szukania kiosku, który sprzedaje bilety albo jakiegoś automatu, no to jest aplikacja, która dla was kierowców właśnie pewno jest znana, bo to jest aplikacja SkyCash, która służy do m.in. opłacania parkingów, ale też opłacania autostrad. Natomiast dzisiaj rzucimy okiem, jak kupujemy w niej bilety. Dobra, ci z was, którzy nie używają tej aplikacji, też powiem, że poza samym kupowaniem biletu, no to albo w tę aplikację po prostu doładujesz pieniądze, po prostu mam kilka złotych i z tych pieniędzy kupujesz bilet, albo dopisujesz po prostu kartę płatniczą i każdorazowo kupując bilet, kupujesz tej karty. No i dobra, w takim razie wchodzimy w komunikację miejską, zmieniamy tutaj sobie miasto na Warszawę, choćby dlatego, że ostatnio w Warszawie zmieniły się sposoby kasowania biletów elektronicznych, bo od kwietnia działa to w ten sposób, że kupujesz sobie bilet w aplikacji, ale potem po wejściu do autobusu, albo do tramwaju, albo na stacji metra, po prostu skanujesz kod QR, który sprawia, że kasujesz ten swój bilet, który masz w komórce. Czyli jak działasz? Wybierasz bilet, w moim przypadku będzie to bilet normalny, no i kupuję ten bilet. Kupując bilet, wybieram, w jaki sposób zapłacę. Tutaj ja w tej mojej portmonetce SkyCash mam wystarczająco dużo pieniędzy, więc zapłacę tą portmonetką, ale jak widzisz, mam na liście płatności też inne opcje, między innymi kartę płatniczą, więc czasami jak po prostu nie mam w tej portmonetce pieniędzy, to wybieram kartę płatniczą. Muszę się tylko ogarnąć, dlatego że to trwa kilka sekund, bo po wybraniu płatności kartą płatniczą zwykle przenosi mnie na stronę mojego banku i muszę tą płatność potwierdzić. A tutaj płacąc z tej portmonetki tego SkyCasha, to od razu bilet. Dobra, bilet mam kupiony, no i teraz albo sobie ten bilet po prostu zostawiam. I tutaj w tej opcji moje bilety widzę sobie, jaki mam bilet, no bo ten bilet mi tutaj został nieskasowany. On sobie może leżeć, nie wiem jak długo, ale myślę, że daje, że bardzo długo. I w momencie, gdy się wybiorę w podróż, to kliknę skanuj kod QR, no i wtedy pojawia się okienko, którym po prostu mam zeskanować ten kod. W tramwaju, autobusie czy na stacji metra bilet będzie skasowany. Albo w niektórych innych miastach działa to w ten sposób, że nie musisz tych biletów kasować w taki sposób. Na przykład kiedyś, jak byłem w Rzeszowie i wybrałem sobie bilet komunikacji miejskiej w Rzeszowie, to tam jest taka ciekawostka, że jeżeli kupujesz bilet jednorazowy, to masz wpisać numer boczny autobusu. Czyli nie możesz tego biletu skasować, nim przyjedzie autobus, tylko albo na przystanku, jak jeszcze tam sznurek ludzi wchodzi do autobusu, patrzy, jak jest ten numer boczny, który wpisujesz na tym bilecie, albo już w autobusie po prostu wpisujesz ten numer boczny, załatwiasz płatność i masz nadzieję, że załatwisz to wystarczająco szybko, niż padną kontrolerzy i będziesz się im musiał tłumaczyć. Dobra, moi drodzy, no i to jest to właśnie aplikacja. Tak jak mówię, ta aplikacja, ona jest bogata w różne opcje, bo tu można jakieś rachunki płacić, bilety lotnicze, kolejowe i tak dalej. Natomiast ja chciałem się dzisiaj skupić właśnie na komunikacji miejskiej, dlatego że zdaję sobie sprawę, że dla mojego pokolenia to jest paradoksalne, tak? Dla mojego pokolenia, które gdzieś tam wyrosło z komuny, często właśnie jeżdżenie komunikacją publiczną jest dużo większym odkryciem niż dla naszych młodszych koleżanek i kolegów, którzy po prostu jeżdżą tramwajami, autobusami. A ja jestem orędownikiem rowerka, komunikacji publicznej i zostawiania samochodu tak często jak to możliwe, więc zachęcam was do tego, żeby sobie ułatwiać życie komunikacją miejską, no i kupując bilety właśnie przez tą aplikację SkyCash. No to tyle. Pogodnie pozdrawiam.